Wasza Zielona Góra. Macie już prawie awans w Kieszyni. Ale gdybyście przegrali na przykład 20 punktami, to jesteście wyautowani. Nie ma takiej opcji. Jak przygotowania przed meczem z SKM. Wiecie już, do jakiej grupy trafiacie? A Zibi wie? Dogrywka będzie jeden na jeden, prawda? Jak wam się tutaj podoba turniej? Wolelibyście być na wyjeździe albo na półfinały i chcecie być u siebie? Proszę. Tu chcecie półfinały. A nie gdzieś jechać, zarwać laski na przykład w Sopocie. Plaża, molo. Rajewicz, wyspałeś się? Rozwolnienia nie masz? Proszę Państwa, chłopcy czekają na swój mecz. 3 minuty 21 sekund do zakończenia tego spotkania. 37-32. Pięcioma prowadzą Tychy. Jeśli wygrają 6, a Zielona Góra pokona Białystok, Tychy wchodzą z drugiego miejsca. Jeżeli Tychy wygrają między 3 a 5, to bez znaczenia na wynik Zielona Góra, Białystok, wchodzi Białystok. Jeżeli Lublin wygra lub przegra mniej niż 2, to wtedy Białystok musi wygrać Zieloną Górą. Takie jaja sobie to się tutaj porobiły. W tej chwili przy takim przewadze, jakby się skończyło 5 punktami, to kolejny mecz właściwie już jest tylko o pietruszkę. Ale poczekajmy. Dzisiaj przyjechał i bardzo duży plus do niego i szacunek trener zespołu Mostychy, pan Jagiełka, który wczoraj, prowadząc zespół seniorów, awansował z Tychami do pierwszej ligi. Brawo. Grał 2 mecze z Gliwicami, awansował. Spytałem się go, o który wyjeżdżał. Powiedział, wsiadł samochód o 6:30 i 300 kilometrów o 9:00 był już na miejscu. Sypał podobno o 300 na godzinę. Ma Porszaka, to może sobie pozwolić, nie? Dostał w prezencie, dostał za awans do pierwszej ligi. Awans i od razu na parkingu Porsche stało. Cabrio, wiecie co to jest Cabrio, nie? Odkryty. Tak dzisiaj płacą trenerom za awans. Podobno chłopcy za awans Zielonej Góry na półfinały dzisiaj mają za darmo wjazd na mecz z Telmet Rosa Radom. Pokaż, jak potrafisz dopingować. Dawaj. No, na raz, na dwa.